Możesz typować Cloud MMA 2 bez ryzyka do 100 zł. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm. Adrian Cios. Witam Ciebie i Twoich widzów. Autor ostatnio najsłynniejszego ciosu w Polsce, wymierzonego w Marcina L. Testosterona Najmana. Ten plask było słychać aż na orbicie okołoziemskiej. No co mam Ci powiedzieć? Ja wiedziałem, że Marcin za dużo w głowie nie ma. Ale aż tak to się nie spodziewałem, że ten taki huk pójdzie. Tym bardziej nie było uderzenie, nie był rozpęd. Stałem i chlasnąłem. Po prostu ja nigdy w życiu nawet kobiecie w dupę nie dałem klapsa, jak Marcinowi w ten jego łeb. Przysięgam, ja szczerze sam się wystraszyłem. Nie wiem, czy ci zazdrościć, czy współczuć. Sam nie wiem, ale szczerze sam byłem w szoku. Ale czego się przestraszyłeś? Nie, tego huku. Ja myślę, tak? Że coś się stało, wiesz, dobrze, że całe szczęście tam stała ochrona, bo od razu Marcina za ręce złapali i mu pomogli usiąść, bo przecież Marcin już patrzył, gdzie klepać. Rozumiesz, już szukał, a ochroniarze mu dzielnie pomogli, więc to akurat dla ochrony super. Ale uważasz, że Marcina aż tak zamroczyło mocno? Uważam, że go zamroczyło, czy mocno ciężko mi ocenić, ponieważ jakby złapał gdzieś tam tego dzwonka. Ochroniarze pomogli usiąść, ten tekst, o skurwysyn, jak MR sobie usiadł, no i chwilę siedział ci, powiedzmy, źle, że lekko mogło przymroczyć. No dobra, ale Marcin już potem kilka razy startował do ciebie, gdzieś tam te ciosy machał, nie wiem, czy doszły jakiekolwiek do ciebie? Nie, no tak jak widzisz, nic tutaj nie doszło, tym bardziej, że ja wiedziałem, słuchaj, to jest jednak waga ciężka, więc no ja nie będę z nim, jak on na mnie ruszał, no to ja nie chciałem iść typowo na wymianę, tylko się zasłoniłem, ale ochrona była już bardzo czujna. Tam nawet w momencie, kiedy ja dałem tego plaska Marcinowi, to mnie już z tyłu ochroniarz złapał, pociągnęli, oni mnie wynieśli, aż praktycznie za scenę. Do domu cię chcieli odprowadzić. Załóżmy za tą scenę, mnie wie, że rozumiesz, wynieśli. Myślę, że Marcin ruszy, ale Marcin, jak to mówią, skarga na to trzeba ogłuszyć. Dobra, ale wiesz, że podpisałeś na siebie wyrok. Nie chcę powiedzieć, że śmierci, bo to może duże słowo, ale podpisałeś sobie na siebie wyrok wielkiego cesarza freak fightów. To znaczy, ja powiem tak, jeżeli to miało Marcina przywrócić do ustawień fabrycznych, nie żałuję. Warto było? Warto było. Tym bardziej, że zasłużył i tu wspomnę, żeby było jasne. Marcin mówi, że no, tu z partyzanta i tak dalej. Zacznijmy od tego. Jeżeli mi ubliża, wzam mi od głowie, no, od karykatur. Ja nie ubliżałem mu tak. Ja tam mówiłem, no, że kurwa ci wiesz, że ci najebiesz, tu wygram. Ale ja nie używałem aż tak lekceważących słów, jakich on używał, które gdzieś tam we mnie uderzały. Dodatkowo pana Jacka Murańskiego, kiedy pan Jacek Murański miał ortezę jeszcze po swojej operacji bodajże wtedy, miał ręce założone z tyłu, Najman podszedł i mu strzelił. Z bombą tak samo wystartował do niego i tak samo mu uderzył. Z partyzantem. Druga rzecz. Trzecia. Wtedy jak Kasjusza obalał, razem z trenerem prawie nogę mu złamali. Więc o czym Marcin mówi, że dostał kurwa lekkiego gdzieś tam ogłuszacza? Czy taki lekki? Skoro taki plask mocny. Siadło, po prostu siadło. Najzwyczajniej się ci siadło. To jest mocne? Jest różnica, nie? No, wiesz. Więc no, tak wyszło. Jeszcze lewą ręką, wow. Dobrze, że nie prawo, bo bym kurde knockout zaliczył. To ja tylko sobie sprawdzę coś, ale zaraz ci będę dalej zadawał oczywiście pytania. Wszystko jest okej, dobra. Chciałem zapytać, bo no twoja walka z Marcinem Najmanem gdzieś tam była jako ta bonusowa, jako ten ekstra fight i tak dalej. No każdy skupiał się na walce Marcina z Lizakiem. On był tym atrakcyjniejszym przeciwnikiem dla Marcina. O nim się dużo mówiło, ty byłeś taki trochę w cieniu. Ale po tym wydarzeniu, po tym ekscesie, nie wiem jak to inaczej nazwać, podczas waszej konfrontacji, no wydaje się, że twoja walka z Marcinem jest teraz ciekawsza niż Lizaka. I to Lizak powinien mieć walkę bonusową, do której może teoretycznie nie dojść, a nie Adrian Cios. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, nie mi to oceniać z tego względu, że Lizak był z Najmanem zakontraktowany już wcześniej, oni byli jakby głównym daniem. Z tego, co ja się gdzieś tam orientuję, no to na pewno ta walka byłaby gdzieś tam... No na pewno są chętni na to, żeby ta walka była jako pierwsza, aczkolwiek czy sam Lizak będzie tego chciał, raczej wątpię, a Lizak ma tutaj dużo do powiedzenia, bo jednak on jest zakontraktowany, ta walka, więc też bym mu się nie zdziwił, gdyby on powiedział, no słuchajcie panowie, no kurwa nie tak się umawialiśmy, tak? Więc ja to rozumiem, a jak najbardziej jestem otwarty, co jestem przygotowany na Marcina Najmana. Czy on będzie zmęczony, czy będzie wypoczęty, czy będzie ważył 110, 105 czy 80 kilo, nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Czy ja będę się z nim bił teraz, czy kurwa za tydzień, czy za miesiąc. Marcin ma cały czas taką samą formę, a wyraźnie będzie robi regres, więc ja się nie boję o to, że może tutaj coś, wiesz, czy będę walczył pierwszy, drugi, czy ósmy, nie ma znaczenia. To jest freak fight. No dobra, ale między tobą a Marcinem teraz powstał prawdziwy, wielki konflikt, którego wcześniej no nie było, nie było.
był, nie był to konflikt wygenerowany, nie był to konflikt stworzony na potrzeby tego pojedynku, tylko wszystko mieliśmy, się zaczęło. Mieliśmy jakieś swoje zatargi jeszcze jakiś czas temu. Te tematy zostały gdzieś tam zamknięte. No i wiesz, przyszedł widocznie taki moment, wiesz, nie mieliśmy kontaktu przez ten czas, unikaliśmy się. Jak ktoś pytał Marcina, ja mówiłem, kto to jest, on Adrian Cios, kto to jest, rozumiesz. A przyszedł teraz moment, w którym no, byliśmy siłą rzeczy gdzieś tam postawieni przeciwko sobie. To była tylko kwestia czasu, kiedy tykająca bomba wybuchnie. No a wiesz, no, zwierzę w potrzasku, kurwa, co robi? Jak zwierzę jest atakowane i zamknięte, odwraca się i zaczyna atakować. Więc jak on mnie cały czas atakował, no to w końcu ja musiałem... Uważam, że i tak za te wszystkie walki, które on wychodził, klepał, gdzie ludzie byli niezadowoleni, obalanie w boksie, za to wszystko, co on zrobił dla Freak Fightu, uważam, że to jest taki porządny liść na otrzeźwienie. Uważam, że to jak najbardziej w przypadku Marcina się należało. To Adrian Cios teraz taki moralizator będzie moralizował niektórych zawodników, jak tutaj Marcina Neymana. Nie, wiesz co, absolutnie. Wydaje mi się, że to chyba był taki dość naprawdę wyjątkowy przypadek, ponieważ ja nigdy nikogo jeszcze nie uderzyłem. Nawet no to liść był wyjątkowy, to na 100%. Nie, nawet jak chciałem, to nie trafiłem, a tu jakoś wyjątkowo, nie wiem, po prostu... Mówisz, że los tak chciał. Los tak chciał, widocznie gdzieś ktoś z góry patrzył i powiedział, to jest ten moment. Dobra, a jeśli chodzi o sam roast, to gdzie był ten początek waszego konfliktu? No bo to nie był tylko ten strzał, on nie był zmyślony, przypadkowy, spontaniczny, tylko po prostu był, no gdzieś tam wcześniej w twojej głowie ten pomysł się urodził. No wiesz co, jeżeli ktoś, wiesz, na konferencji już bardzo dużo naubliżał, później na tym roście, na początku, wiesz, nazywa mnie, że wiesz, masz kurwa, kiedy będziesz mieć twarz zamiast pizdy, kurwa, jesteś gównem, wiesz, zaczyna mnie, wiesz, niemiło się o mnie wypowiadać, bardzo brzydko. No nie wiem, podchodzeniu po prostu przy face to face, jak spojrzałem prosto w oczy, coś mi po prostu tknęło, że to jest ten moment, że muszę to zrobić. Nawet gdybym miał do tej walki mojej nie wejść, nie dojść przez to, że na przykład Marcin, nie wiem, doznałby kontuzji po walce z Lizakiem, czy lekarz by go nie dopuścił, cokolwiek by się wydarzyło, to ja będę pluł sobie w twarz, że nie miałem okazji się zrewanżować w oktagonie, więc po prostu już tak na zapas wolałem, rozumiesz, gdzieś... Jakby coś miało się wydarzyć, to przynajmniej będę wiedział, że jest 1-1. Czyli wolałeś Marcina spoliczkować na zapas, gdyby tej walki i nie daj Boże nie doszło. Tak, ale, ale też z drugiej strony spójrz. I teraz powiem, wydaje mi się, dość mądrą rzecz. Jest wypuszczany człowiek panel wcześniej na roście do dzieciaków 16-letnich, którzy się uczą tego wszystkiego, wchodzą w ten świat. Marcin jako taki, wiesz, motywator, taki moralizator, taki, rozumiesz, przykład. Godzina później Marcin, kurwa, plucie, rzucanie od frajerów, od Feli, kurwa, i tak dalej, rzucanie ma jedzenie mandarynkami, wyzywanie, rzucanie się. Jedna mini listewka pokazała, z kim mamy tak naprawdę do czynienia, jakim jest człowiekiem. Czy on jest dobrym przykładem? Nie wiem. Mnie na przykład wypłacenie mu liścia mnie wyciszyło i uspokoiło. Taki wewnętrzny spokój poczułem, a jego znowu na odwrót, rozumiesz? Pobudziło. No, ale dziwisz się, że pobudziło Marcina, jak uderzyłeś? Ja myślę, że tam tak zadzwoniło. Marcin wiedział, że dzwonił, nie wiedział, w którym kościele. No bo przyznam ci szczerze, że no ja z 50 razy odtwarzałem ten moment. Ty, ja powiem ci szczerze, sam do dzisiaj jestem, siedziałem, wiesz, ubaw miałem. Nawet śpię sobie, wiesz, gdzieś tam w domu, trzecia rano, wiesz, nagle włączam, odpalam, wybucham śmiechem. Mówię, wiesz, bo to inaczej, kiedy jesteś w tej sytuacji, czy kiedy jesteś na miejscu i to się dzieje, a kiedy oglądasz. Jeszcze tę przeróbkę EBB z tymi, wiesz, o Jezus, szczerze. Ja jestem z ciebie dumny, kurwa. Czy to jest największe osiągnięcie Adriana Ciosa? Nie, no nie największe osiągnięcie, wiesz, moje, tylko po prostu uważam, że w tej sytuacji mi się po prostu należało, na zwyczajnym świecie. Za mnie, za pana Jacka, za jakby też, kurwa, ludzi, którzy, na przykład za sytuację z Kasiuszem, dużo. Zauważ, że Marcin Neyman nigdy w życiu nie oberwał. Tak naprawdę, żeby faktycznie, czy konferencje, czy face to face'y, ani razu... No nie wiem, może... No ja wiem, bo przyjrzałem się dokładnie. Ani razu podczas swojej kariery we Freak Fightach nie oberwał, tylko zawsze on był napastnikiem. Czy to fronty kopał, czy próbował strzelić. No to ja po prostu sobie podszedłem i chlasnąłem. Czyli mówisz, że przyszła kreska na matyska w końcu. No na każdego przyjdzie w końcu czas. Ja no z tobą obrywałem, kurwa. Nie, ja cały czas. Jak nie wiem, kurwa, magikarz z partyzanta, to mnie, kurwa, cichy z partyzanta. To ktoś mówi, kurwa, co ja gorszy jestem, to im wyjebałem. No i tyle. I powiedziałeś, że nie może tak być, że ktoś nie dostaje i Marcin Neyman nie mógł po prostu być lepszy od wszystkich. Tak, oczywiście, że tak. Dobra. Jeśli chodzi o twoje walki jeszcze z rodziną Magicali, to doczekamy się walki z Danielem, czy myślisz, że temat rodziny Magicali jest dla ciebie zamknięty? Słuchaj, dla mnie ten temat jest zamknięty na etapie takim, że stary Magical obiecał walkę po wygraniu z jego bratem. Obiecał publicznie, obiecał na live'ach, obiecał. Jak psu budę, obiecał ludziom. Wygrałem z jego bratem, Daniela nie mamy.
Więc jeżeli przyjdzie do walki na przykład, że będzie ją z kimś innym, no to myślę, że wtedy będzie dobry moment, żeby wrócić do tego tematu, ponieważ uważam, że walka, którą powinien stoczyć, jako pierwsza jest ze mną, bo mi się to należy po tych wszystkich sytuacjach. Tak naprawdę to wojna była między mną gdzieś tam a nim, a nie jego bratem i innymi tam zamieszanymi osobami, rozumiesz? A on sobie z tyłu siedział i się śmiał. No to teraz niech się pośmieje, przyjdzie, wiesz, zmierzyć ze mną, więc chyba... A na ten etapie, na tym etapie jest to zamknięte do momentu, kiedy przyjmie propozycję. Dobra, to jeszcze szybko w telegraficznym skrócie powiedz, co się musi wydarzyć, żeby do twojego pojedynku z Marcinem Najmanem doszło, w dwóch słowach. Wstępne warunki są takie, że jeżeli Marcin wygra lub przegra, ale na punkty, wtedy wychodzi do mnie, jeżeli lekarz pozwoli. Padła ostatnio na face to face propozycja tego, że wychodzi niezależnie, co by się działo. Wiadomo, jak ma kontuzję, coś to jest. Nawet no, ja bym nie chciał, żeby z kontuzją wyszedł, czułbym się wtedy źle. No i lekarz musi dopuścić. Tak, no ale załóżmy, że nie wiem, no kurwa, Lizak go tam przydusi lekko, Najman klepnie dwa razy, bo to, szczerze, nie zdziwiłbym się, znając Marcina Najmana, że mogłoby tak, że Najman wyjdzie, pierwsza runda, pyk, pyk i dawać ciosa. Czyli lekarz dopuszcza, Marcin wychodzi. Tak, dokładnie. To jest, więc myślę, że do warunki dopniemy, bo jeszcze nie jest to podpisane, ale jest to już nieoficjalnie powiedziane. Ze mną Adrian Cios, przed chwilą rozmawialiśmy, ale teraz Marcin w ciebie wleciał i... No trafił. No o, czekaj. Czerwony, no trafił w rękę, no. Węża trafił. Węża trafił, ale nie ubił, no kurwa. Ja ci powiem tak, jeżeli to jest cała siła Marcina w uderzeniu i trafił mnie w rękę i ta ręka nawet o tak zamortyzowała, ty no nic. O Jezus, proszę, dajcie mi tą walkę, błagam, Lizak, nie wykończ go, kurwa. Ale nie, rozmawiałem z Lizakiem, powiedział, że tak z nim wygra, że spokojnie będziesz mógł z nim się bić. Dlatego się cieszę, jeżeli dojdzie do mojego pojedynku, to Lizakowi flachę wyszedł, nie? Dobra, jak to było, bo teraz stałeś, ty udzielałeś wywiadu i Marcin zaszedł od tyłu, bo też poszedł udzielać wywiadu i... Ja nie zauważyłem, ja, rozumiesz, skupiłem się na swoim wywiadzie, on poszedł, stąd z boku, ja się obejrzałem, wiesz, stałem tak, obejrzałem się, patrzę, leci mi lepa, no to ja... No chyba normalny, kurwa, instynkt i zasłoniłem. Ale czy to była ta ręka czy ta ręka? Tak, bo ja jestem tak. I tą ręką zasłoniłem i tu dostałem. Czyli nie, czy jest, no sobie... No wiesz, no co ty. Ale Marcin szczęśliwy. No bo to jest debil, to jest cegła. No i dotrafił mnie w rękę, więc jest szczęśliwy, bo w nic innego nie da rady. Dobra, powiedz mi, czym się rzucaliście na konferencji? Ja niczym, no ten głąb pluć zaczął. Ja wiem, że Marcin Najman jest znany z bycia, ale żeby no pluć... Ja chcę z nim do face to face, a on podchodzi, pluje i dla niego jest po face to face. Chcę face to face, klika grzybka, no to ja idę. No to idzie. Czekaj, bo ja dokładnie nie widzę. Czyli dramat. Jezus, no co? A ty go też oplułeś? No nie, no nie jestem. Ale lałeś go czymś? Nie. Ja mam jakiś tam poziom moralności na minimalnym stopniu chociaż. Dobra, to czekamy na walkę. Dzięki wielkie, bo wcześniej rozmawialiśmy. Nie będę cię trzymał. Trzymaj się, dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.